Professor, what's the update at the control room? I'm in, and I think I found the Halo's weapon systems. Once I've deactivated them, then I'll place the comms beacon. Keep us updated. Jerome, Atriox will be sending everything to stop us. You need to hold the line and protect the professor in the control room until she's finished her work. Won't let you down, sir. The clock's ticking, and we don't have time to drop a base and build it up. You're going to have to rely on turret defenses, so keep them up and running. Fresh troops will be sent in directly from the Spirit of Fire as soon as they're ready to deploy. And I've got all the ship's weapon systems primed and ready, so we'll help as much as we can from up here. Okay, everyone. Let's get to work. Good luck. Has a defensive shield, but it won't last long. You just keep the wolves at bay. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Jesteśmy w ostatniej misji Halo Wars 2 i jestem trochę przerażony, szczerze mówiąc, bo już mi zapowiedzieli tutaj w briefingu, że nie mam co liczyć na żadną bazę, na nic. No i że będzie to przede wszystkim misja obronna. Kolejna misja obronna, hura. Uwielbiamy misje obronne. Widzę, że nie będę miał żadnych tutaj zasobów. No, będziemy się bronić ze wszystkich stron, pewnie będą nas napieprzać. Mamy się oprzeć na wieżyczkach, no i na posiłkach zrzucanych ze statku, no i umiejętnościach. Nie wiem, czy to oznacza, że no wszystkie mamy na maksa i to widać już po pierwszym rzucie okiem. Matko. No to nie wiem, czy robić tutaj zespoły, czy wszystkich przerzucać. No pójdziemy na razie tutaj. Nie ma wieżyczki za bardzo, widzę. No przeciwpiechotną, bo za bardzo tak to nie wiem co iść. O, już obrywamy, dobra, czyli nie ma sensu tak robić. Część pójdzie tu, część pójdzie tu. Ktoś pójdzie tam. Czyli generalnie ich rozstawimy trochę jednak. I może jeszcze wy idźcie tam, wy idźcie tam. No i będziemy się bronić, no nie widzę innej opcji za bardzo. Trzepnij ich. Ty też. Ulepszamy wszystko na razie przeciw piechotnie. Rozumiem, że nic nie płacimy. No i będziemy się tak bawić. A to w ogóle jest więcej tych miejscówek, matko. Spróbujemy palnąć, zobaczymy jak szybko się odnawia. Dobra, rozwalamy wataszków z tego co rozumiem. Nie ma problemu. Oho. Co, mamy iść tam sobie? O Boże. Nie wiem, czy mi się chce z tym bawić. Mamy to? Mamy. Aha, odnawia się po prostu. O, jednostki dodatkowe. Niestety zostawimy tutaj miejsce bez ochrony. Fajnie, więcej posiłków, dobrze. Chodźcie tutaj, będziemy się zastanawiać, co z tym zrobić. I nawalamy, nie cackamy się. Spartani, przejmij tam. To się jeszcze odnawia, lotusy. A, nie został mi już nikt.
Dobra, wataczki rozwaleni tak czy inaczej. Ktoś tam by poszedł i go zgarnął, wiecie. Wam co się stało? Ty idziesz. No stańcie tu na razie. A ty idziesz. Lotusy. Spartanie leci tu. Próbujemy ich jakoś tam przejąć. No, jedziemy już, możemy. Hej. Boże, nie powiedzą mi jeszcze ile. O, jednostka. Kurde, chodźcie, tam połowa was. Na tego nie można liczyć, widzę. Będziemy czekać, aż kurczę go rozwalą. Ojej. Rozwalić, rozwalić. Cofamy się. A, jeszcze możesz tutaj. Dobra, wracamy tu. Ej. Chodźcie, bo obrywa powolutku. O, tutaj już mało kto został. Rozwalić go. Idziemy dalej. Przejmij go. Jakbyś mógł. A ty się nie daj. Dobra. Będziemy latać. A ten będzie stał. Straciłem Spartanina oficjalnie, matko. To co? Przejdźcie tam. Ty przejdź tu. Zbyt wielu was nie potrzebujemy, wbrew pozorom. Co, posiłki? O, poprosimy, tak. Więcej posiłków. To co? Staramy się nie wtopić. Tu tego nie widzicie, jakby co? Zjednoczona drużyna czerwonych. Prawie 7 minut, mam nadzieję, że... O Jezu, no... Mam nadzieję, że w ilu się tutaj zmieścimy. No, pół godziny misje się zdarzały, tak? Pół godziny misje niestety się zdarzały w tej grze. Tu idą dziady. Chodźcie, jeszcze parę tu. Musimy sobie poradzić. Walnijmy ich. Rozumiem, że bez zasobów, więc w sumie fajnie. A tam co? A ty co tu robisz? Hej. Nie. Uciekamy, matko kochana. I co, będę się teraz martwił o Spartankę. Nie, to jest Douglas. Douglas jest taki głupi. Matko. Jerome, Alice tam. Ohoho. Przejmij to. Spróbujemy ich tutaj trochę wycyckać. No, cyklopy. Dobra. Ktoś pójdzie do garnizonu i to chyba będziecie wy. Dobra, tu się leją. Zmienimy cię na przeciwpancerną, a wy stoicie, nic nie robicie, głupki. A widzę, że nieźle nad idzie. Trochę was mało. O, piechota. Wy, dziwaki. No i zajmiemy się jednak, jedni będą tutaj pancerni. Tak, rozwal go, bardzo cię proszę. Jest. Chodzisz? Jestem w połowie. Ej, to jest dużo lepiej niż się spodziewałem, tak szczerze mówiąc. Dużo lepiej niż się spodziewałem. No i dajcie tutaj połowę, ktoś tam musi iść. A pewnie i tak będziemy biegać. Co, jakieś posiłki? O, co to? Grizzly?
Teraz przetestujemy Grizzly w takim razie. Bromno cich. O, ja cię. Podoba mi się. No dojedziesz do niego, czy nie? Nie, dobra. Dobra, to Grizzly pojedzie tu. Grizzly to na pewno pamiętam z jedynki. Piechotna, pancerna, piechotna, jedna aby. Kurczę, mało. Boże, kto tam znowu jest? Co ty tu robisz? Boże, ci Spartanie mnie wykończą. Idź może tam. A i tu cwaniaki wlazły. Jakie goście. No, bracie rozwaleni. Tutaj mamy paru. No piznąć ich, dawać. Piechotna, pancerna. W miarę nieźle chyba jest. Piechotna, pancerna. Będą mi tutaj przeszkadzać, Boże. O, są posiłki. No dobra, nie wiem, jedyneczka. Spróbujmy ich jakoś pogrupować. Dwójeczka. Trójeczka. Czwóreczka. Oczywiście to nie ma żadnego sensu. I piątka, będzie latać, piątka. Tam, gdzie będzie potrzeba. Miny. Tam gdzieś podchodzą. Piechotna. Pancerno damy. Podejść tu, lecz. Zrobicie coś, czy nie? Rozwalić, rozwalić. Tamtych. Rom, 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 rom. Cztery pelikany bronią wyznaczonego obszaru. Fajne! A, tych tutaj musimy pomóc chyba. Cofajcie się, cofajcie. Macie tutaj wieżyczki, tak? Pójdziemy w pancerny chyba wszędzie. Coś się tutaj przyda. Wracajcie, wracajcie. Wy we trzy pójdziecie tu. Cofać, cofać. Straszny zasięg mają te dziady. Pancerna, piechotna. Od Zordy tak poproszę. Dobra, zróbcie im coś. Są posiłki. No ci się przydadzą. Nie wiem, gdzie was wysłać, tak szczerze mówiąc. O, skarabeusz, jak fajnie. O Boże, skarabeusz. Kondor. A, kondor to jest odpowiednik skarabeusza. Kolejny przykład tego, że mamy odpowiednik wszystkiego. Dobra, ja tutaj sobie zapauzuję, złapię się za głowę. O, zapisujemy, zapisujemy, żeby nie utracić zbyt wiele. I przypominam, to jest tylko normalny poziom, 13 minuta. O, ciekawe na ile ją liczą. Nie ma tego czasu, no ale może to dobrze. Będę się zbytnio cackał. To co? Czyli plan jest taki, żeby rozwalić skarabeusza. W ten sposób. Idźcie może tutaj. Wy się cofnijcie, bo jesteście głupki. Albo goromnijcie, chociaż nie wiem. Dobra, uwaga. Powoli idziemy. Uciekaj, uciekaj.
Chociaż, jeżeli dobrze mnie nauczyli, to pancerne się nadają. Ej, ej, rozwalił mi te pancerne. A, trochę przegiąłem chyba. Widzę, że całkiem nieźle mu idzie. Dobra, jest karabeusz rozwalony. Nie, nie było problemu. No dobra, pojechał się rozbrojony, łącze gotowe. Teraz czekamy na jakiś zwrot akcji, który mnie wkurzy na koniec. Bardziej skomplikowany. Potrzebuję więcej czasu, hurra. Bądźmy zdziwieni. Wróci wszystkim, zamierzam tu nikogo zostawić. Jasne, jasne. Zasejwujemy, żeby tutaj nikogo nie zostawić. Nerwy się już powoli zaczynają. Głupie 15 minut niecałe gramy. Jeżeli liczyć czytowanie misji, to z 20. Ale to już piękno komputerów. No i będziemy myśleć teraz. Przez sekundę popilnowali. Dobra, cześć wam chłopaki. Nie musicie się za bardzo tutaj starać, wiadomo. To wszystko pancerne. To wszystko jest. Cofajcie się, cofajcie się. Artyleria. Wy sobie stańcie tutaj i tutaj. Mam jakieś posiłki na razie, nie? Wy się tutaj sprawujecie, widzę. Garnizon zajęty, tutaj też. To idźcie, może zajmijcie jeszcze jeden. Tutaj. Mamy tego kondora, dobrze by było go nie rozwalić. Nie wiem, co to jest za umiejętność specjalna. Anti-air support. O. No to dobrze, że oni są. Czyż ten widza też jest dobry. Grizzly, dobra, następnym razem będę grał w multi, to zajmę się Grizzlym. Ej, ej, ej. Wolweriny, wolweriny. Rozwalić ich. Są jednostki dobre na wszystko chyba po prostu. Dobra, ty się wycofaj. Będziesz bronił bardziej tutaj. Są. No, lotnicze się przydają powoli. Stańcie może tutaj. Nie no, rozwalać ich. Nie cofamy się za bardzo. Kurczę, lotnictwo. O, idziemy w lotnictwo. Ten nie bardzo nam tutaj pomoże. Lotnicza. Lotnicza. Radzicie sobie. Tu na razie może nie. No ale tutaj są. Gdzie są? Wolweriny. Szybko, szybko. No, lotnicze jednostki bardzo dobrze. Dobra. Tutaj. Pięknie się nadzieli na wolweriny moje. To wolweriny, czyli stoją w środku gdzieś. Mam ich aż 4. Jesteście pod szóstką, jakby co. Wydostwo tutaj. Ty będziesz sterował tutaj. No wiecie co, chyba nie będzie źle. Co, posiłki. Spróbujemy chyba. A ty co robisz w sumie? Ciężka jednostka powietrzna, nie wiem co robicie. Będziecie pod siódemką, nie zapamiętam was za cholerę. Artyleria. Teraz co to znaczy? Znaczy tyle, że trzeba zapisać. Nie wiem, czy będę to wycinał, czy też cały czas patrzycie dużo na te ładowania. No ale liczymy, że powoli zbliżamy się ku końcowi i że to się naprawdę bardzo opłaci, bo wierzcie, miałem problem z niektórymi misjami, że dostałem po tyłku. Na tym normalnym nawet. Jakby to źle nie zabrzmiało. Artyleria, co to jest artyleria, znaczy się? O, te dziadostwa, dobra. Idziemy załatwić wataszkę, gdzie on jest. Rozwalisz go? Ej, to był zły pomysł. To był jednak zły pomysł. Dobra, stoimy, nie dajemy się. Lotnicza. Ty jesteś cały czas, bardzo dobrze.
Mamy tu jakieś jednostki? Nie. Ej, przejdźcie się tam. Do garnizonu. Tu się coś dzieje. Pancerna. Lotnicza. To znowu, nie wiem, pancerny bierzemy albo inne. No, no, zastanów się, hej. Wolweriny, chodźcie tu. A nie. Ty, cudo, pokaż to, co umiesz. Walnij go tym mocnym. Bach. Jebut, bardzo dobrze. W głupi sposób straciliśmy kondora, no ale trudno. Pancerna. Pancerna. Nie jest najgorzej. Jest tu ten Kodiak? Nie ma Kodiaka. Pancerna piechotna. O, jak na złość. Drony naprawcze, które zmarnowałem na kondora. Piechotna. Pancerną pójdziemy tutaj. Tu by się przydały jakieś pancerne. Pancerne, to źle. Troszkę. Parę więcej by się przydało i hej, czemu macie taką chmarę? Nic z nią nie robicie. Tu się jakoś trzymacie. Halo? Walnij go. Znowu on. O, uwaga! O, jakie to kozackie. Cel główny, 2 minuty. Ale jesteśmy w dupie. A, zapisuj to. A, autosejwy. Niespodzianka. Ale już jest tak nerwowo, że... No, czekamy. 2 minuty. Czujecie to? 2 minuty! I to będzie to. Co, skarabeusz? Co tam idzie? Co tam idzie? Jestem taki ciekaw. 2 skarabeusze. Gdzie jest ten cholerny kondor, matko? Pancerna, pancerna. Wycofać? Może wytrwać 2 minuty. A, boję się. Tak się cykam. Co to będzie? Skarabeusz kolejny? Tak. O matko. Gdzie są te koksy latające? Tutaj. Walnijcie ich tutaj. Walimy artylerię. Wsparcie. Może ze 3 idą, matko. Niesamowite. ODS, te miny. Leczcie się. Dobra. Jest jedno. Czekamy tam na drugie. Jeszcze więcej. Pancerne. Piechotne. Rób się pancerne. Wy się zbierzcie na niego. Rozwalić ich, rozwalić. Jeden rozwalony. Możecie go jakoś romnąć. Czekamy cały czas. Lotusy. Nie wiem, czy to coś da. 50 sekund. Polowa biki. Nie mamy tu już nic. Idźcie wszyscy, dawać go. Wszystkim, co macie. Gdzie są te dziwadła? Co? Budynek? Chyba to. Leci? Strzel tym wielkim. Leci, 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 leci. Pierdyknie go. Dobrze. Czekamy na pojawienie się Archera. Dawać Archera. Na dole nikt nie jest broniony. Zabij go. Bach, 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 bach. Czepnij go tym pociskiem, to będzie na tyle. Spartan rozwali. 6 sekund. 3 skaraby w jednej misji, matko. Ale się czuję. Uwaga!
With all due respect, Spartan. I don't believe that's an option any longer. Professor Anders, there must be some way. Don't worry, Captain. As soon as I'm back to the Sol system, I'll get that beat out. It should only be a few weeks. Professor! And then I can figure out how to get back to you. Captain? The other teams are clear? Yes, sir. ETA to the Spirit of Fire is 5 minutes. Bring up the map. We have a lot of work to do until she gets back. Aye, Captain. No nie, no nie zrobicie mi tego. Będzie jeszcze jakaś kascenka. Aż się boję. Nie! Boże, jaka żenada. Nie, nie. Boże, jakie ucięte. Jakie ucięte. Nie, nie podoba mi się to. Jezu. Klątwa Halo 5 i Halo 2 wraca. Chryste. Czyli co? Czyli... Czyli zostają tam i będą walczyć przez wieczność. I szóstka się zacznie, że nie wiem... Że Anders się pojawi na pierścieniu Halo. I zbadamy, znajdziemy ją, powie, że Spirit of Fire, którzy nie wiem co będą mieli do zaoferowania ludzkości. Ale będzie można po nich posłać jakieś posiłki, coś, jakiś sposób, żeby ich ewakuować. O Boże, jakie to dziwne. Powiedzcie, że będzie jeszcze jakaś kadstenka. Powiedzcie. Co, pomijamy to? Chyba pomijamy. Boże, jest coś, błagam, powiedzcie, że jest coś dobrego. Błagam. Why did we drop out of slip space? Nie! Znowu ten bullshit z Guardiansami. Nie, nie. Jezu, Halo 5 mnie prześladuje, będzie mi się śniło po nocach. Nie. Dobra, uznajmy to może jako pozytyw na to, że Halo Wars połączą się z główną serią i będą się działy niejako równolegle. Niestety wywaliło mi grę, więc będę mówił do ciemnego ekranu. Albo w sumie macie takie coś. No było całkiem fajnie, pozytywy to są takie właśnie, że prawdopodobnie obie podserie, główna seria i seria Halo Wars się pewnie w jakiś sposób połączą i będą odniesienia o Halo 6 do tego, co się wydarzyło tutaj. A minusy są takie, że zakończenie praktycznie nie było zakończeniem, bo z tego co rozumiem, no wiecie, Halo Wars 2 miało być wielką walką Katera i Atrioxa, z tego co się okazuje, to oni dalej tam tkwią i będą się napierdzielać i w sumie Nie wiem. Jestem bardzo zdezorientowany i zawiedziony, że nie dostaliśmy jakiegoś konkretnego, satysfakcjonującego zakończenia, a jedynie tease, że hej, koszmary Halo 5 powracają. Tak czy inaczej, w tej chwili się żegnam z wami.
Kampania zaliczona, multik troszkę ograny, są oczywiście problemy z siecią, ale szykujcie się już teraz na recenzję. Chociaż co ja gadam, to jest ostatnia misja kampanii, która wychodzi ten, no to recenzja będzie już dawno na kanale, tak więc w tej chwili się zamykam. Dziękuję za uwagę, sprawdźcie recenzję, sprawdźcie inny materiał z Halo Warsów. Na razie to wszystko, cześć.